Oczywiście, witajcie w mojej piwnicy. Jest on Wiktor. A w tym filmiku, tym razem przedstawię Wam moje propozycje na prezent dla stolarza Majsterkowicza na gwiazdkę tego roku. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy może od początku. A jako, że nie wiem, co mnie jest początkiem, to zacznę od rzeczy losowej. Mianowicie, jednym z według mnie fajniejszych prezentów na gwiazdkę dla stolarza czy tam Majsterkowicza są po prostu książki. Jakiekolwiek. Czy takie świetna, czy takie, po prostu książki. Zawsze lepiej jest wiedzieć więcej. Ja mam tylko tyle, więcej nie mam, ale z tych książek, co mam, naprawdę jestem w stanie bardzo mocno polecić tą książkę. To nie jest typowo o drewnie, ale zaręczam Wam i oświadczam, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie w ogóle przeczytałem. Polecam. Naprawdę polecam. Książki dla stolarza Majsterkowicza. Brać się nie bać. A ta? Według mnie dla każdego. Szkoda, że nikt mi za to nie płaci. No ale cóż. Dobre, to polecam. No, książki mamy z głowy. To następna rzecz. Jak pewnie wiecie z moich innych filmików i pewnie z filmików innych ludzi, moich. A. Kupić ołówki. Zawsze brakuje w stolarni ołówków. Zawsze. Czy do takich, czy do takich fajnych, zawsze brakuje. Więc ołówki, można kupić całą paletę i tak zabraknie. Ołówki, jak najbardziej prezent. Mały kątowniczek. Taki czy tam takie na przykład Linkrafta też są fajne. A tak najbardziej można brać i się nie bać. Tanie, fajne. Może być brelok. Życie trochę ułatwi. Ładnie wygląda. Zajebiście pachnie. Markowy, jak widać. Nic tylko brać. I dokładny jest, sprawdzałem. Moją Inkrą. Wszystko trzyma kąty. Polska robota. A co mamy następne? Jakiekolwiek znaczniki. Czy to taki veritaśnik, czy to taki. A nawet jeśli kupisz znacznik, na przykład taki, ktoś będzie go miał, to zawsze można go sprzedać drożej niż się kupiło. Bo veritasy jest mało teraz, więc. No. A można kupić też taki drewniany. Na przykład mam licytację Łukasza Giergasza. Jest, nie był w ogóle używany, trzymam go, niech tam nabiera wartości. Wydaje się być fajny, dokładnie zrobiony. Ale nie używam go, bo żal. Jak już jesteśmy przy veritasach, to można też kupić po prostu strug. To jest już droższa impreza, ale dla większości stolarzy prezent naprawdę według mnie fajny. Nawet jeśli nie będziesz tego używał, to zawsze można sprzedać drożej niż się kupiło. Jako ciekawostkę powiem, że ten strug na Fine Tools, jak był dostępny w jeden dzień, to w tym samym dniu już dostępny nie był. Mi udało się wyhaczyć fartem jedną sztukę. I jest. A to, co ludzie gadają, że ten Norris jest taki czy taki bebe, ja to się nie zdają. U mnie działa zajebiście. I kolejna rzecz to, że nikt, ani amator, ani profesjonalista nie obrazi się, jak się mu kupi klej. Klej jest zawsze potrzebny. Zawsze. A jak jesteśmy przy temacie kleju, to by wyglądać bardziej jak amerykańscy sąsiedzi, bardziej profesjonalnie, to można kupić o taką buteleczkę. Co prawda już tego nie używam, ale fajnie wygląda. Prezent też fajny. No. Bity. Też fajny prezent, mogą się przydać. Co prawda ja mam takie powerfixy na promocji, ale się przydadzą. Jeszcze jako tako działają. Chodzi o bity. Bity działają, bo tu wypadł magnes. To strzela bitami. Co mogę pokazać. Fajnie, nie? Mamy wyrzutnię bitów. Za 10 zł. Ale bity jak najbardziej też można brać. A jak bity można brać,
No i wkrętaki. Przydadzą się. Czy to lepsze, czy to gorsze? Idealnie. Nic, tylko brać taki ten tul. Tulej, czy jakieś tam się nazywało, takie, że dokładnie narzędzia. Nie pamiętam nazwy. Jestem przygotowany, jak zawsze, do materiałów. Kominerki. Czy to do wbijania gwoździ, czy to do wyjmowania gwoździ, czy to do cięcia kabli pod napięciem. Mogę ciąć. To jest fajny prezent. Może niekoniecznie takie knipeksa, ale jakieś tam kominerki na pewno się przydadzą. W stolarni gdzieś. Uniwersalne są. Nic, tylko brać i kupować. Następnie mamy drewno. Żaden stolarz nie pogardzi drewnem. Jakimkolwiek. Czy to na takim, czy to takim bardziej fikuśnym, jak na przykład jest jesion. Zawsze z takiego drewna można zrobić coś do szkatułki. Jakiś front może. Można przeciąć na pół na taśmówce i mieć bookmatch. I też coś z tego fajnego zrobić. Jakieś kawałki drewna, nie wiem, egzotyka, dębu, z grzybem czy czegoś. To jest świetny prezent. Nic tylko dawać stolarzom. Czy tam mechatronikom, jak ja, jak w moim wypadku. Drewno zawsze na propsie. A będzie też na opał za darmo. Też fajne. Fajna opcja. Co my tu mamy? O! Zówmiarka. Dokładności nigdy... O, tu akurat nie ma zówmiarki. Ale wiecie, o co mi chodzi. Dokładności nigdy za mało. Kolejny sprzęt, który... dzięki któremu dokładność będzie jeszcze lepsza, czyli zówmiarka. Też fajny prezent. Nic z tego kupować. Przyda się, nie zginie. No. Tego się pewnie nie spodziewaliście, co? Ja też nie, powiem wam. Ścisk. Dość oczywiste, ale wydaje mi się, że nie każdy by na to wpadł. Ścisk, prezent, według mnie jeden z lepszych, zaraz po książce. Zawsze potrzebny, zawsze się przyda, nigdy nie kupisz. I stolarz powie, że już za dużo, że ma. Ściski, prezent trafiony zawsze, wszędzie, nic tylko kupować. O, to mamy odhaczone. To jeszcze zostało. O. Biżuteria. Użytkowa. To na przykład mamy taki mały veritasik. Wyżłabiak, taki też fajny, malutki. Do szkatułek, czy do małych rzeczy, jak znalazł. Troszkę kosztuje, ale dla fanatyka prezent jak najbardziej fajny, cieszy oko. No, to by było na tyle. Jeśli się podobało, to wiecie, co robić. Nie wiem. Strzelcie mi lajka czy coś. Ja się nie obrażę. Was to nic nie kosztuje. Jak się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Możecie dać łapkę w dół. Ja to widzę, wy tego nie widzicie. Cóż, dzięki YouTube. No, ja się żegnam. Pa.